Witajcie, Tomek Hołast z Rzutka.pl. Dziś widzimy się z Dominiką Kudrańską i Roxaną Taraszka z Tarnowa. Dzień dobry. Jesteście organizatorkami zrzutki Dominika i Roxana USA, a zajmujecie się cheerleadingiem, dobrze powiedziałem? Tak. Czym właściwie jest cheerleading? Cheerleading tak naprawdę w skrócie jest to taniec z pomponami. My startujemy w kategorii Freestyle Pom Senior. Zostałyśmy nominowane w tym roku na Mistrzostwa Świata Cheerleaders do Stanów Zjednoczonych, na Florydę, do Orlando. I nasza kategoria głównie charakteryzuje się tym, to jest kategoria taneczna, w której pokazujemy nasze umiejętności, wysokie skoki, piruety, siłę rąk, energię. A także przekazujemy publiczności tak naprawdę naszą radość, którą czerpiemy z tańca. Cheerleading jest sportem, prawda? Tak. Co jest w nim najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest na pewno synchronizacja z osobami, z którymi się tańczy. Także technika, czyli to jak najlepiej jest wykonany element i osoby, które robią dany element, mają ułożenie rąk i nóg i ogólnie ciało w tym samym miejscu. I czy kolana nasze są złączone, stopy złączone. Tak, i czy są obciągnięte właśnie stopy. Ręce odpowiednio ułożone. Tak. Jak taka osoba nie znająca się na cheerleadingu może rozróżnić ten właściwie wykonany, ten na wysokim poziomie, od tego wykonanego na niskim poziomie? Myślę, że tutaj są to jednak takie lata doświadczenia, kiedy się ogląda najlepsze zespoły, właśnie przypuśćmy ze Stanów Zjednoczonych, to już widać pewną różnicę, czy element jest dobrze wykonany, czy nie, ponieważ dziewczyny, które w Stanach Zjednoczonych trenują, one zaczynają dosłownie od najmłodszych lat i one mają styczność z tym na co dzień, także one są perfekcjonistkami i można łatwo zauważyć, czy ruch jest poprawnie wykonany, czy nie. Jeśli ktoś, że tak powiem, naoglądał się tych filmików na przykład, to łatwo jest zobaczyć różnicę. Technika, detale i szczegóły pewnie. Wy to widzicie już na pierwszy rzut oka. Tak. Powiedzcie, od ilu lat tańczycie? Tańczymy od 11 lat, cheerleading ćwiczymy, dokładnie. Ja zaczęłam mając 7 lat, a Roxana zaczęła troszkę wcześniej. Ja miałam 6 lat, zaczęłam w innym studiu tańczyć, takie zajęcia ogólne, że tak powiem, to były takie ruchowe. Później to się przerodziło jednak w taniec towarzyski, ale to była dosłownie krótka przygoda. No i potem dzięki Dominice trafiłam do Stowarzyszenia Shiva Dance Academy. I tam tańczycie? Do dziś. Do dziś razem. Miałyście chwilę zwątpienia, że to nie jest sport dla was? Każdy miał chwilę zwątpienia. U mnie chwila zwątpienia pojawiła się wtedy, kiedy zauważyłam, że zaczynam sobie nie radzić z elementami, odstawać trochę od grupy z rozciągnięciem, właśnie z tym, jak szybko uczę się układu. I było takie, że no może fajnie by było jednak, żebym znalazła sobie coś innego, ale teraz cieszę się, że jednak nie podjęłam tej decyzji i dalej ćwiczę, bo teraz już uważam, że jestem na zadowalającym poziomie, ale i tak próbuję pnąć wyżej. No jesteście najlepsze w Polsce, tak? Zechciałbyście się pochwalić przed naszymi widzami, słuchaczami swoimi dotychczasowymi dokonaniami? No to najważniejszym dla nas osiągnięciem na ten moment jest zdobyte w maju 2019 roku Mistrzostwo Polski w kategorii Freestyle Pom Duety Senior. To dało nam przepustkę właśnie do reprezentowania kraju na Mistrzostwach Świata Cheerleaders w Stanach Zjednoczonych, a także dało nam przepustkę do reprezentowania kraju na Mistrzostwach Europy, które odbyły się w Sankt Petersburgu, gdzie zajęłyśmy 8 miejsce. W 2018 roku na Mistrzostwach Polski wywalczyłyśmy 2 miejsce, co również dało nam przepustkę na Mistrzostwa Europy, które odbyły się w Grecji. Również zdobyłyśmy 8 miejsce. Czyli to było już jednak takie dla nas bardzo zadowalające miejsce, gdyż zawsze walczyłyśmy o pierwszą dziesiątkę. O pierwszą dziesiątkę, tak. Europy, bo to już jest bardzo dobry wynik. Bardzo dobry wynik, tak. Ale staramy się być coraz wyżej. Coraz wyżej, tak. I jeśli by się udało w tym roku wywalczyć właśnie po raz drugi Mistrzostwo Polski i jeśli by się udało wyjechać właśnie na Mistrzostwa Europy,
no, takim naszym celem... Pierwsza piątka. Takie no i celem naszego Mistrzostwa Świata jest być w pierwszej dziesiątce, tak. Bo pierwsza dziesiątka to są już setne punktów różnicy i to są już duety na naprawdę wysokim poziomie na świecie. A właśnie, na świecie który kraj wiedzie prym? Jest Japonia? Tak, Stany Zjednoczone. To są dwa główne kraje, które... Ze sobą rywalizują. Jest zawsze rywalizacja, które państwo, który kraj będzie tym razem na pierwszym miejscu na podium. USA dlatego, że tam już w szkołach jest to wprowadzane, a Japonia no, jest znana z tego swojego rygorystycznego przygotowywania uczniów. Czy to będzie pierwszy raz, kiedy Polska będzie miała okazję wysłać swoich reprezentantów? Nie, już we wcześniejszych latach były reprezentantki Polski właśnie w Stanach Zjednoczonych. No i mamy zaszczyt, że jesteśmy także kolejnymi powołanymi reprezentantkami, które mają możliwość wystartowania. No tylko, że Polska nie występuje też często na tych zawodach z powodu właśnie kosztów. Jest bardzo duży z nimi problem i bardzo mało jakby zespołów, duetów ma możliwość wyjechania na te zawody. A skoro jesteśmy przy tych kosztach, to chcecie zebrać 20 tysięcy złotych. Jeszcze nie jesteście nawet w 1/4 drogi, ale zrzutka cały czas trwa i my oczywiście zachęcamy słuchaczy i widzów do jej wspierania. Powiedzcie, skąd ta kwota, na co zostanie przeznaczona? 20 tysięcy, w tej kwocie 20 tysięcy jest to oczywiście na nasze dwie osoby. W koszt wchodzi na pewno samolot, ponieważ to jest jeden z najwyższych kosztów całego wyjazdu. Także jest tam zakwaterowanie, także wpisowe, że możemy wystartować na tych zawodach oraz wyżywienie. Tak. Może to będzie głupie pytanie, ale czy są cheerleaderzy? Oczywiście, że są. W Polsce? Tak. No, i proszę. To naprawdę wysokim poziomie. Bardzo dobrze są. A gdzie można zobaczyć ich, gdzie można zobaczyć was? Na wszystkich zawodach pojawiają się te same tak naprawdę twarze. Zwłaszcza na Mistrzostwach Polski już bardzo wiele osób znamy, bo często się witamy z nimi, rozmawiamy. A w sieci, gdzie można was znaleźć? Na pewno na Facebooku. Prowadzimy własnego Facebooka drużyny oraz całego stowarzyszenia, także prowadzimy Instagrama naszej grupy i oczywiście na YouTubie pojawiają się raz na jakiś czas nasze występy. Podzielicie się adresami? Nazwą? Jak znaleźć? Na Facebooku nazwa stowarzyszenia to Shiva Dance Academy, także tak. Jeszcze jest Shiva Dance Studio. Tak. A Instagram to jest po prostu Shiva Team. Czy z cheerleadingu można żyć? Można. Najczęściej takim głównym sposobem zarobku z cheerleadingu jest uczenie innych, prowadzenie zajęć. Można występować na jakichś meczach, ale to już jest trochę inny rodzaj cheerleadingu. Nie taki jakby sportowy, tylko bardziej taki, żeby zachęcić publiczność do wspólnej zabawy. Chociaż tak jak są trenerzy, przypuśćmy, ze Słowenii czy z Austrii, to jeśli są organizowane różne takie obozy taneczne, to są również oni zapraszani, aby też kształcić inne dzieciaki. Prowadzić szkolenia po prostu, tak. Dlaczego wybrałyście narzędzie zrzutka.pl? To ogólnie wyszło dosyć spontanicznie. Niejednokrotnie widziałyśmy też różne zrzutki właśnie udostępniane na Facebooku przez portal zrzutka.pl i to było naszą taką pierwszą myślą, że można akurat właśnie tutaj spróbować zadziałać jakkolwiek. Czy zorganizowanie akcji sprawiło wam jakieś trudności? Nie, cała jakby procedura zakładania zrzutki była bardzo prosta. Raz bardzo szybko. Tak. Zeszło nam to około 15 minut, a najdłużej zajęło nam wymyślenie opisu. Wszystko jest bardzo łatwe do wymyślenia, tak. I można to było zrobić. Ja akurat to zakładałam w przerwie pomiędzy treningami na telefonie. Super. Czy macie jakieś rady, którymi chciałbyście się podzielić z innymi organizatorami? Myślę, że po prostu trzeba zamieścić jak najwięcej informacji na temat wybranego celu, aby ludzie, którzy chcieliby wpłacać na zrzutkę, wiedzieli na co i w jaki sposób chcemy tak naprawdę zarobić, bo są różne, wiadomo, cele, są to różne operacje właśnie, czy to wyjazdy na turnieje, także warto naprawdę
bardzo opisać... Skrupulatnie. Tak, skrupulatnie, tak. Na co zbieramy pieniążki. Także jeszcze na pewno starać się jak najbardziej to rozgłośnić. Im większy rozgłos, tym większa szansa, tak, że znajdą się ludzie, którzy będą chcieli pomagać. Gdybyście miały krótko i zwięźle zachęcić widzów i słuchaczy do wspierania was, co byście powiedziały? Na pewno, żeby nas wesprzeć, po prostu to jest... Jesteśmy jakby... Reprezentujemy wszystkie jakby marzenia, które są tak naprawdę z nami od dziecka, bo marzymy o tym, żeby reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata już od kilku porządnych lat, tak, od kiedy miałyśmy 12 lat, a mamy 18. Także jesteśmy bardzo ciężko pracującymi dziewczynami. Stawiamy sobie bardzo wysokie cele i staramy się je zawsze spełniać. Ostatnimi czasami się udaje spełniać wszystkie, więc mamy nadzieję, że ten cel też się spełni. No, jesteśmy bardzo charyzmatyczne i uwielbiamy zachęcać ludzi do wspólnej zabawy. Zabawy, tak. A także, że tak powiem, dla nas dużą pomocą jest samo udostępnianie na portalach społecznościowych informacji, że zbieramy właśnie pieniążki na zawody. I dzięki temu naprawdę można wiele. Trzymamy za was kciuki. Dominiko, Roxano, bardzo dziękuję, że zechciałyście nas odwiedzić. Słuchaczy i widzów zachęcamy do wspierania, do udostępniania informacji. Zrzutka wciąż trwa. I do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym odcinku.